Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem powiedzieć wam kilka słów o piramidach. Znowu wracam do piramid. Dlaczego? Ponieważ piramidy występują nie tylko w Egipcie, ale również występują w części Japonii, w części, która jest zatopiona, Yogyakuni. To jest takie miejsce po prostu, które to zostały te piramidy wykute w skale i one po prostu znajdują się w tej chwili pod powierzchnią morza. Również chciałem teraz podzielić się nowym odkryciem, co się dowiedziałem właśnie dzisiaj. To są piramidy na Alasce. Te piramidy mają bardzo duże źródło energii po prostu i są ukrywane przez rząd amerykański. Ta cała informacja po prostu o piramidach na Alasce, jest tam więcej jak jedna piramida, drodzy kochani. To wszystko jest skrywane i tak samo jak piramidy, które są w Chinach, które są piramidy, które są na jawie, które mają ponad 26 tysięcy lat, które właśnie widziałem informację na ten temat. Te informacje są po prostu ściśle ukrywane przed ludźmi, tak żeby ludzie po prostu jak najmniej wiedzieli, o co tu po prostu chodzi w tym wszystkim. Ja dodam, że nasza Ziemia ma jakby taką siatkę energetyczną. Jedne linie siatki energetycznej przepływają z północy na południe, a drugie ze wschodu na zachód. I po prostu na tej siatce energetycznej pojazdy niektórych cywilizacji z UFO po prostu przemieszczają się, nie używając żadnego paliwa, nie używając po prostu żadnego napędu jądrowego, ani żadnych z tych rzeczy, tylko po prostu wykorzystując jakby linie energetyczne, które obejmują naszą Ziemię, do przemieszczania się z różnych punktów naszej planety do innych punktów. Chciałem też nadmienić, że w Chorwacji też odkryto piramidy, które są bardzo stare i są bardzo duże. Tyle, że po prostu były tam prowadzone badania, ale oczywiście rząd z Chorwacji nie wypowiada się na ten temat. Tak samo jak rząd chiński, jak rząd amerykański, nie ma zdania na ten temat po prostu. Rząd chiński stwierdził, że to są kurhany dynastii Chan i po prostu nie chce po prostu mówić o piramidach, które znajdują się na przykład w Chinach. Ja dodam od siebie, że na przykład forma piramidy egipskiej, czyli po prostu takie trójkąty, czterech stron, promieniowanie piramidy jest na zewnątrz minusowe, czyli po prostu negatywne. Z tego co mi wiadomo, piramida w środku, według moich badań i badań mojego ojca, daje plus 18. Dlatego też są również piramidy w Polsce, niektórzy ludzie je mają po prostu na swoich działkach, na swoim terenie. W takiej piramidzie ludzie mogą się usiąść na jakiś czas, na pół godziny, na godzinę, czy tam na dłużej i po prostu się zenergetyzują, po prostu będą się dobrze czuć, osoby się leczą wewnątrz piramidy, prawda? Na zewnątrz piramidy panuje promieniowanie minusowe, które jest szkodliwe dla zdrowia i nie polecam siedzenia na zewnątrz piramidy, a właśnie w środku piramidy, gdzie to promieniowanie jest na plus 18. Także jeżeli ktoś ma okazję, żeby taką piramidę sobie skonstruować, zbudować, to jak najbardziej. Można też uzdatniać wodę taką piramidą, wkładając ją do tej piramidy do środka. Nie na zewnątrz piramidy, bo w ten czas będzie jonizacja negatywna, znaczy ta, która nie jest dobra dla nas. Jonizacja ta minusowa, która jest pozytywna dla nas, będzie w środku piramidy i po prostu ta woda będzie promieniować nam bardzo wysoko. Na marginesie chciałem Państwu zaproponować odpromienniki naszej firmy. To są Aronit, naszej firmy Energy Aaron, które po prostu harmonizują, odpromieniowywują. Można je zakupić na linku pod naszym filmikiem. Jak również mamy też podkładki, które są do harmonizowania struktur wody. Też są bardzo przydatne do uzdatniania, do podwyższenia wibracji wody. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.